Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do biblioteki. Paula Braun. Zurich, Aheim. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika. Rafał Poławski. Czyta Joanna Niemirska. Nie zna pani żydowskiego. Nie wie pani, co to znaczy, gdy ktoś w tym języku żali się. Pyta pani wciąż dlaczego. Jakże mam to wytłumaczyć? Albo mnie zrozumiesz, albo nie. Czy ja mogę pani wstawić serce swe? Takie rzeczy przecież czuję się. Gdy tęsknota raz cię weźmie w karby swe, to zrozumiesz łatwo słowa te. Aheim znaczy do domu. Zurich znaczy z powrotem. I płacze ktoś po kryjomu, a serce wali jak młotem. Aheim to jest tęsknota. To świst lokomotywy. To znak, że wracasz szczęśliwy, że wracasz do domu już. Nie wie pani, co to znaczy być uchodźcą w obcym mieście. Jak to dobrze warszawianką być. Jak to pani wytłumaczyć, że ten z Łodzi, Łomży, Brześcia tu w Warszawie nie potrafi żyć? Pani tu z Żurawiej przyszła, lecz to tylko kilka ulic jest. Tamci tu się kręcą jak w obłędnym śnie, licząc dni na kilometry łez. Aheim znaczy do domu. Zurich znaczy z powrotem. I chcesz wyżalić się komuś, wypłakać swoją tęsknotę. Zurich to znaczy wrócić, a Heim do swego domu. I już nie trzeba się smucić, bo zaczniesz na nowo żyć. Audiobook pochodzi z darmowej biblioteki internetowej Wolne Lektury. Wspólnie możemy udostępniać kolejne książki. Kliknij link w opisie i dorzuć się do nowych nagrań. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, zmieniać i publikować pod warunkiem przestrzegania prostych zasad, które znajdziesz na stronie wolnelektury.pl.